Wiosna z Radkiem Majdanem, to jaka to wiosna? Wiosna, no jeżeli chodzi o mnie i to jak do tego podchodzę, jak najbardziej aktywny tryb życia. Tak jak dzisiaj hasło, które propagujemy, do którego staramy się namówić, żeby z przyjściem wiosny uaktywnić się trochę fizycznie, bo oczywiście po tych miesiącach szarości, deszczu, a przede wszystkim śniegu i chłodu, dobrze jest później troszeczkę zadbać o własną kondycję, o własny organizm, wyjść trochę pobiegać na świeżym powietrzu, tym bardziej, że ostatnio pogoda bardzo dopisuje, ewentualnie, co naprawdę nie pochłania dużo czasu, poćwiczyć sobie trochę w domu, mam to na myśli jakieś brzuszki, pompki, czyli coś, co nas uaktywni, coś, co pomoże nam się lepiej czuć i naprawdę, proszę mi wiedzieć, taki ranny, jakiś nie nawet niedługi, 15-20-minutowy trening zdecydowanie powoduje, że czujemy się lepiej. Przed śniadankiem wtedy tkanka tłuszczowa się lepiej spala i później jakiś showerek i dopiero wtedy śniadanko i zapewniam, że zdecydowanie więcej energii, więcej ochoty, radości będziemy odczuwali. Myślę, że przede wszystkim ważne jest to, aby każdy znalazł sobie taką determinację i nie zaniedbywał tego, ponieważ jest coś takiego czasami w nas, że zaczynamy się za coś brać, ćwiczymy jeden dzień, drugi, a później coś mi wypadło, teraz jestem niewyspany, teraz się spieszę, a na pewno trzeba tutaj w miarę rzetelnie do tego podejść i po prostu, może nie codziennie, ale powiedzmy z 5 razy w tygodniu, jeżeli poświęcimy dla własnego zdrowia i jak to się mówi, i urody w cudzysłowie, te 20-25 minut dziennie, to myślę, że warto. To myślę, że warto naprawdę zdecydowanie wtedy tkanka tłuszczowa będzie nam się wolniej odkładała. Szczególnie zalecamy to dla ludzi po 40 roku życia, tak jak na przykład ja teraz jestem, więc już muszę też inaczej troszeczkę do tego podchodzić, zarówno do odżywiania, jak i do samych ćwiczeń. Kiedyś jako taki czynny sportowiec na wiele więcej mogłem sobie pozwolić, na przykład już dzisiaj, kiedy w piłkę już na co dzień nie gram. Ale o tym oczywiście pamiętam i staram się namawiać też innych, bo naprawdę warto. Jak teraz wygląda Twój dzień, Radku, ten dzień sportowy wobec tego, jeśli to nie jest już czynna piłka? Ja wstaję rano, zawsze zaczynam sobie ćwiczyć jakieś pompeczki, mięśnie brzucha. Zdarza mi się oczywiście też czasami pobiegać, chociaż nie robię tego częściej. Bardziej koncentruję się na takich ćwiczeniach u mnie w domu. Później jadę do biura na Polonia Warszawa, której jestem pracownikiem cały czas. Generalnie codziennie prawie mam próby z moją kapelą, bo jestem członkiem zespołu The Trash, więc spotykam się z chłopakami. Oprócz tego mam jeszcze projekty, mam swoje perfumy, jakieś programy, czy czasami występuję w roli współkomentującego wydarzenia sportowe, generalnie piłkarskie. Także rzeczywiście tych zajęć mam dużo. Ostatnio też biorę z tym jurorem w programu Ekipa na swoim. To jest taki program dla Polsatu i to bardzo dużo czasu, muszę powiedzieć, że zajmuje. Nakręciliśmy 3 odcinki, ale spędzamy na planie wiele godzin. Także można powiedzieć, że rzeczywiście mam bardzo mało czasu dla siebie. Chciałam jeszcze zapytać o tę kapelę, o tę grupę Trash. Myślałam, że to będzie coś, co pochłania Cię w tym momencie w 100%, ale widzę, że nie, że to jest tylko jeden element. To znaczy, to mnie pochłania chyba przede wszystkim, to nakręca mnie i bardzo mocno gdzieś mnie tak pozytywnie stymuluje, ponieważ zawsze jako sportowiec można powiedzieć, że robiłem coś, co jest moją pasją. W tym momencie to się skończyło, mam teraz nową pasję, muzyka i powiedzmy 2-3 godziny dziennie to robię. Trudno jest grać na gitarze przez 8 godzin dziennie, w zależności od tego też jak się omawiam z kolegami, bo niektórzy z nich mają też swoje projekty. Gdzieś tam jest też nasza płyta w tworzeniu, ale generalnie też systematycznie, tak jak z tym ćwiczeniem, tak jak powiedziałem o ćwiczeniach, tak tutaj też staram się generalnie, aby codziennie w moim, że tak powiem, tym planie dnia też był czas na to, aby sobie pograć na gitarze. W najbliższym czasie planujecie jakieś koncerty? Tak, oczywiście. Mieliśmy w Świdnicy, graliśmy też na urodzinach Radia Wawa, bardzo fajną imprezę rozpoczęliśmy. Także tak, teraz nasz menadżer, docierają do niego z różnych miejsc Polski propozycje, abyśmy koncentrowali. Z tym, że też zdajemy sobie sprawę, że my dopiero tak naprawdę wypuściliśmy jeden singiel. Oczywiście koncert, który zagraliśmy w Świdnicy był około 45 do 50 minut. Mamy dzisiaj 9-10 piosenek, one są dalej tworzone, bo akurat jesteśmy o tyle niezależni, że nasi muzycy komponują, Piotr Końca i Sebastian Piekarek, zarówno muzyka, jak i słowa. Wszystko jest, jak to się mówi, wytworem wyobraźni muzyków naszych, także generalnie jest to dobre, ponieważ w miarę krótkim odstępie czasu nagrywamy każdą kolejną piosenkę i na jesień mamy zamiar właśnie wydać płytę. Nie boisz się porównania z byłą żoną, działającą jednak na tej samej płaszczyźnie? Nie, ja się ogólnie w życiu mało czego boję i generalnie zawsze raczej wychodziłem naprzeciw różnym komentarzom, nie wiem, nieprzychylnością czy przychylnością, nie wiem nawet jak to mógłbym określić, nie, żadnego takiego, powiem Ci szczerze, nie było żadnego ani jednego porównania, bardziej tylko to, że muzycy, którzy grają ze mną, chociażby basista jest też czynnie na dzień dzisiejszy grający z Dorotą, a oprócz tego Sebastian Pekarek kiedyś grał z Dorotą, ale już później zrezygnował z tego projektu i gra dzisiaj w zespole The Trash. Także nie, tutaj nie ma porównań. My gramy swoją muzykę, mamy swoją przestrzeń, ona ma swoją. Także gdybyśmy mieli być może wokalistkę, to blondynkę,
to może ktoś by się tych porównań doszukiwał. Natomiast my gramy muzykę rockową i wydaje mi się, że troszeczkę to inaczej brzmi niż to, co robi Dorota i na pewno jest to zespół o innym charakterze. To jeszcze powiedz w takim razie, czy miałeś okazję zobaczyć Łomżą kiedykolwiek? Kiedyś byłem w Łomży przejazdem, dzisiaj przyjechałem oczywiście prosto tutaj na imprezę, ale myślę, że znajdzie się czas na to, żeby się przejść trochę po mieście, tym bardziej jak wspomniałem, na początku jest ładna pogoda i na pewno z tego skorzystam. A za tobą tłum fanek. Tak? A na spacerze? No, zapraszam serdecznie. Dzisiaj tak naprawdę w Łomży to są chyba pierwsze mistrzostwa, czy pierwsza rywalizacja na konsolach PlayStation. Na czym to polega? Ilu zawodników bierze udział, w jakie gry grają i w jaki sposób będzie wyłaniany zwycięzca? Czy nie ma ograniczonej liczby uczestników, może wziąć udział każdy w tych rozgrywkach. Gramy w grę wyścigową. Akurat teraz na platformie mamy grę WRC, jest to nowa gra. Jest to wersja demonstracyjna, więc mamy także ograniczoną ilość toru tutaj. No jak widać, głównie młodzież jest zainteresowana tego typu rozrywką, no dorośli raczej, jeżeli rzadziej podchodzą do tego, ale jest sympatycznie, zainteresowanie dosyć spore. Okej, czy w takim razie wychodzi na to, że jednak konsole to jest rozrywka dla dzieci i dla młodzieży, czy starsi też mają czego szukać? Znaczy mam dużo znajomych w moim wieku i starszych, którzy grają cały czas, więc to nie jest tak, że tylko właśnie dzieci i młodzież to gra. Jest dużo gier, które właśnie wymagają więcej myślenia, jakichś strategii. I tutaj właśnie dorośli wychodzą naprzeciw takim tytułom.